Zaczyna się teraz uważać, że właściwie przyczyną wszystkich nieszczęść to jest to, że ludzie się przyzwyczaili do państwa opiekuńczego. No ja się pytam, co to takiego złego to państwo opiekuńcze? To jakie ma być policyjne, jeśli nie opiekuńcze? Poza tym, co w tym... Do tego stopnia zostało, że tak powiem, potępione słowo socjalizm i państwo opiekuńcze, że w rezultacie, jak się mówi o tym, że państwo nie powinno się zrzekać odpowiedzialności za stan społeczeństwa, nie powinno się zrzekać odpowiedzialności za ludzi pokrzywdzonych, wykluczonych, to tak, sugestia jest taka, że to jest przeciw rozwojowi, prawda? I że to jest, że to właściwie pracownicy wyzyskują pracodawców, bo żądają od nich pensji, żądają pieniędzy, prawda? A mnie się wydaje, że ta sprawa jest o tyle ważna, że właśnie globalizacja, która umożliwiła ucieczkę produkcji z tych miejsc, z tych państw, gdzie są wyższe zarobki, do tych, gdzie są niższe, a potem, prawda, szukanie rynku zbytu w tych społeczeństwach, gdzie ludzie stracili pracę, no to było oczywiste, że to musi doprowadzić do kryzysu. I tego mechanizmu właściwie nie można opisać w innych kategoriach niż w kategoriach wyzysku. Że ten wyzysk ciągły, jeśli wszyscy wpadli w pętę zadłużenia, bo w pętę zadłużenia wpadły gospodarstwa domowe, samorządy, państwa, to po prostu próba spłacenia tych zadłużeń przez obniżanie stopy życiowej i przez zwiększanie wyzysku, no nie może się powieść. Musi się skończyć katastrofą. I tak prawdę mówiąc, ja na to liczę. To znaczy, ja liczę na to, że społeczeństwa się zbuntują i po prostu odmówią poświęceń na rzecz spłaty długów. Czytałam teraz taką dosyć ciekawą rozprawkę na temat tego, że istnieją podstawy prawne ustalone między innymi przez ONZ odmowy długów nienależnych. To znaczy te długi, które zostały zaciągnięte, no myśmy na przykład się zastanawiali, czy my powinniśmy spłacać jeszcze w czasach, prawda, stanu wojennego, czy my powinniśmy spłacać długi zaciągnięte przez PZPR. Nikt nas nie pytał wtedy o zdanie. Były takie dowcipy, że my zaciągamy Polska zaciąga te długi, a tam worek jest otwarty od dołu, podstawia Breżniew tam czapkę swoją. I jeśli myśmy nie wydawali tych pieniędzy na to, co uważaliśmy za potrzebne. Tutaj zaszła taka dziwna sytuacja, że ciągłość prawna PRL z trzecią RP moim zdaniem miała na celu to, żebyśmy weszli w ten nowy system od razu z pętą długów na szyi. I sytuacje, w których można nie spłacać długów nienależnych, czyli na przykład takich długów, które zostały zaciągnięte, kredyty były obwarowane jakimiś warunkami. Warunkami na przykład takimi, że musi być z tego powodu, znaczy udzielimy wam kredytu, Fundusz Walutowy stwierdzał, ale pod warunkiem, że sprywatyzujecie wszystko, prawda? No to są warunki dodatkowe, które właściwie można powiedzieć unieważniają prawne podstawy takich. Ja teraz czytałam
chyba Panu o tym opowiadałam, czytałam teraz o takiej sytuacji, że Norwegzy z własnej nieprzymuszonej woli darowali długi państwom, którym pożyczali pieniądze wtedy, kiedy wzmacniali, finansowali swój przemysł okrętowy. Po prostu pożyczali pieniądze na zakup norweskich statków. Czyli te pieniądze od razu do nich wróciły, ta pożyczka. No ale potem jeszcze te państwa musiały te, jakby jeszcze raz to spłacić, prawda? Więc i są przypadki, tylko one są skrzętnie ukrywane, są nienagłaśniane, że jakieś państwa decydują się, prawda, na niespłacanie długów, czy jakieś części długów. Tylko że po prostu to mogłoby dać zły przykład. Jeśli zadłużenie Europy przekracza właściwie nie mówię o możliwościach, ale przekracza sumę budżetu i skutek jest taki, że właściwie państwa, jeśli mogłyby uzyskać nadwyżki, to tylko kosztem innych, prawda? Bo bilans zewnętrzny Europy jest zrównoważony. Czyli to jest napędzanie takiego kanibalizmu. No, wszyscy mamy wszystkich. Wszyscy próbują pożreć słabszych, żeby wyjść na swoje. I to są w sumie proste dosyć rzeczy. Ja mówię trochę może zawiłe, ale to mniej więcej, jeśli się pomyśli o tym w sposób taki racjonalny, niekoniecznie stosując inżynierię finansową, jakieś skomplikowane modele matematyczne, no to sprawa staje się dosyć prosta. Jeśli na przykład kredyty, od czego się zaczął kryzys, zaczął się od banki na kredytach hipotecznych. Jeśli wywindowano ceny domów ponad wszelkie możliwe, w ogóle ponad jakikolwiek sens materialny, to po prostu było oczywiste, że ta bańka musi pęknąć. Jeśli ludzie brali kredyty na kilka kolejnych domów, ponieważ ten dom, który już kupili, mógł być gwarantem na następnej pożyczki. A potem jak to wszystko się zawaliło, to się okazało, że obligacje wystawione na bazie tych rzekomo twardych, prawda, aktywów, tych hipotek, które mają pokrycie w nieruchomościach, to kupowały związki zawodowe w Japonii, bo to się wydawało pewne. Kupowali ludzie na całym świecie i ten kryzys dlatego się tak rozwał. Po prostu pogrążając kolejne państwa i kolejne firmy. Więc to nie jest... Po prostu cała teoria neoliberalizmu jest oparta na fałszu. Na przedstawianiu rzeczy inaczej niż one w istocie wyglądają. Nasi znajomi ze Stanów teraz wracają niektórzy do Polski, ponieważ nie są w stanie spłacić długów zaciągniętych na dom, ponieważ tego domu nie mają komu sprzedać. Po prostu ceny domów tak spadły, że ludzie mają do spłacenia więcej niż pożyczyli, prawda?